Państwu witamy na konferencji prasowej Partii Wolność. To jest ogólnopolska akcja naszej partii. Jedna z pierwszych, które mają na celu, która będzie cyklicznie powtarzana odnośnie ustaw, które proponuje Partia Wolność, pisanych przez naszych ekspertów pod dowództwem kolegi doktora Sławomira Mentzena. Dzisiaj sprzeciwiamy się w wprowadzeniu akcyzy na e-papierosy. Dlaczego? Rząd Rzeczypospolitej pod dowództwem PiS-u szuka pieniędzy, aby załatać dziurę budżetową. No jak wiadomo, szuka tego wszędzie i tak krok po kroczku próbuje wyciągnąć z naszej kieszeni coraz więcej pieniędzy. Dzisiaj za taką buteleczkę z liquidem, ktoś kto pali e-papierosy, płaci 11 zł. Po wprowadzeniu tejże akcyzy będzie płacił około 17 zł, czyli 60% prawie więcej. Jeśli chodzi o samą bazę nikotynową, to tam będzie jeszcze gorzej, bo będzie płacił 3 razy tyle co dzisiaj. Do czego to doprowadzi faktycznie? Do tego, że cena paczki papierosów zwykłych, które kupujemy w normalnym sklepie opodatkowanym akcyzą, VAT-em i tak dalej, będzie mniej więcej równowarta temu, co palenie tych e-papierosów. Jak pokazują przykłady innych krajów, gdzie wprowadzono akcyzę na tego typu wyroby, na przykład Portugalia czy Włochy, to się w ogóle nie sprawdziło. W Portugalii sprzedaż spadła o 90%, mówię oczywiście o legalnej sprzedaży, a we Włoszech o 80%. Rząd zakładał, że w roku 2015 wpływy z akcyzy z tytułu właśnie e-papierosów będą wynosić około 86 milionów euro, wyniosły 5 milionów euro, a w 2016 jeszcze mniej. Ogólnie do dzisiaj okazało się, że założenia rządu zostały zrealizowane jedynie w 5%. Wzrosła oczywiście szara strefa, jak zwykle w takich wypadkach, nielegalnie produkowane likwidy, no i oczywiście import z zewnątrz, bo to jest możliwe. I to samo będzie się działo w Polsce, dlatego sprzeciwiamy się temu, aby to wprowadzić, bo to do niczego dobrego nie prowadzi. Rząd często mówi o tym, że dba o nasze zdrowie, a w związku z tym, jeśli dba o nasze zdrowie, powinien zwrócić uwagę na to, że papierosy są o 95% zdrowsze niż zwykłe papierosy. To są badania brytyjskiego Departamentu Zdrowia, więc nie są to jakieś zmyślone przez nas dane. W związku z czym rząd powinien robić wszystko, aby ludzie nie palili zwykłych papierosów, a palili te e-papierosy. No ale robi zupełnie na odwrót, bo nie zależy mu na naszym zdrowiu, tylko zależy mu na tym, aby ich kieszeń była pełna. To jest działanie w tym wypadku, to jest działanie głównie dla trzech głównych beneficjentów tego. Pierwszym beneficjentem są producenci wyrobów tytoniowych, co jest oczywiste. Drugim beneficjentem są kartele farmaceutyczne, które zarabiają na tym, że rzekomo leczą ludzi od uzależnień, no ale wiadomo, że oni z tych uzależnień od papierosów wyleczyć nie mogą, bo wtedy by stracili klienta, no i tylko napędzają sobie tym popyt. No i trzecim beneficjentem jest oczywiście rząd, to są politycy, urzędnicy, którzy na wolnym rynku do niczego się nie nadają, więc tworzą celowo dziwne ustawy, które mają na celu wyciągnięcie z naszych kieszeni pieniędzy i wówczas oni mają z czego żyć i mówić nam, że walczą o nasze interesy. Tyle w temacie e-papierosów.